pozdrawiam. Otrzymałam kartkę świąteczną z napisem: pozdrawiam z Nowym Rokiem. To miło, że mi ktoś chce złożyć życzenia. Mówimy jednak pozdrawiam wtedy, gdy chcemy komuś przekazać wyrazy pamięci, wyrazy życzliwości, najczęściej z wyjazdu. Tak możemy pozdrowić swoją koleżankę. Pozdrawiam z Rzymu. Życzenia zaś świąteczne należy składać z jakiejś okazji. Mówimy na przykład: życzę Ci z okazji urodzin wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności. Czasownik pozdrawiam w języku polskim, mimo że jest tak podobny do rosyjskiego pozdrawlec, nie odpowiada mu pod względem ani znaczeniowym, ani składniowym. Takąż formułą należy kończyć listy. Pozdrawiam serdecznie. Jest to najlepsze zakończenie maila. Nie piszemy w nich litewskiego zakończenia gyarosdienos, dobrego dnia albo do spotkania iki. Jest to po litewsku. Polską regułą grzecznościową jest stosowanie wyrazu pozdrawiam serdecznie w końcu takiego listu. Pozdrawiam Państwa serdecznie.